Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ekologicznie. Czy ekologia to tylko modny trend, czy może coś więcej? Jakie kroki warto podjąć, aby ratować naszą planetę? Kilka pytań do Anna Złoteńko. Dzisiaj na wydarzeniu Płock Eko Życie. Zapraszam serdecznie. Ze mną Lidka Pokorska, jedna z organizatorek wydarzenia Płock Eko Życie. Witam Ciebie, Lidko. Witam serdecznie. Lidko, powiedz mi, skąd pomysł na to wydarzenie? Bo ja w ogóle w swoim życiu uwielbiam zwracać uwagę na to, co ja mogę zrobić wokół siebie i nigdy się nie zasłaniam sąsiadami, instytucjami czy kimkolwiek innym. I swego czasu spotkałyśmy się z Sandrą na zakupach i patrzyłyśmy, jak ludzie kupują warzywa, owoce i pakują pojedyncze sztuki do woreczków, na przykład pęczek rzodkiewki do torebki foliowej, jeden ogórek do torebki foliowej. I to było dla nas takie przykre, bo to jest zupełnie niepotrzebne, natomiast wynika z zwykłej nieświadomości. Ja już wtedy miałam swoje woreczki uszyte z firanek i do nich pakowałam warzywa i pomyślałyśmy sobie z Sandrą, że fajnie by było zrobić coś po to tylko, żeby po prostu ludziom pokazywać, że są różne alternatywy. Są drobne rzeczy, które każdy z nas może robić, zupełnie bez żadnych trudów, bez jakichś problemów, po prostu lekko nam to przychodzi, a coś zmienia dla naszego świata i środowiska. No właśnie, to te woreczki szyjecie tutaj dzisiaj, to są woreczki na owoce i warzywa, jak tak rozumiem. To są woreczki, w których w sklepie kupujemy owoce i warzywa i używamy ich zamiast foliówek. One są uszyte z po prostu firanek, które na pewno, jeżeli ktoś ma jeszcze w domu, to czasami wymienia i zamiast wyrzucić, można sobie przerobić na takie woreczki. Jest bardzo łatwe szycie, są przezroczyste, więc widać w sklepie, co jest w środku i świetnie się w tej roli spełniają zamiast foliówek właśnie. Lidko, były takie czasy, gdzie nasze matki, babcie tak naprawdę szyły codziennie. Maszyna do szycia to był standard w polskim domu. Ja mam wrażenie, że później był taki trend, że już nie robimy nic, nie naprawiamy, tylko bardziej kupujemy. Teraz historia wydaje się zataczać koło. Szycie wraca do łask? Tak. Ja też pamiętam, jak ja byłam dzieckiem, moja mama szyła, tylko wtedy to był trochę mus niż chęci. I kiedy ten mus się skończył i nagle okazało się, że w sklepach jest wszystko, maszyny szybko pochowaliśmy do szafy głęboko i trochę to szycie to było nawet wstyd. Natomiast od kilku lat, no nawet takich wielu kilku, widać takie ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim w internecie, w ogóle internet żyje szyciem. Są blogerki, które szyją, są przeróżne tutoriale, gdzie obserwuje się właśnie to, jakie to szycie jest fajne. I mnóstwo ludzi do tego wraca. Z takiego już mojego pokolenia dzieciaki się tym zaczynają interesować. Nie do końca. Myślę, że to jest taki środek tej mody. Ona dopiero renesans przeżywa. No nic, oddaję Cię teraz Twoim podopiecznym. Tu mamy strefę szycia, proszę Państwa, na wydarzeniu Płock Eko Życie. Kolejna strefa to strefa tak zwanego chilloutu i Pani Sandra. Pani Sandra, która tworzy właściwie strefę chilloutu. Czym jest ta strefa? Edukacją. Mi bardzo zależało na tym, aby uświadamiać płocczan, jak małymi krokami możemy tak naprawdę pomóc naszej ziemi, zrobić coś dla niej dobrego. I myślę, że poprzez edukację i mówienie, że nie musimy teraz zmieniać całego naszego świata, że nie musimy, nie wiem, nie patrzeć w ogóle na jednorazówki, jeśli nie mamy w co chować i chować tylko po kieszeni, chociaż też to robię, ale są jakieś alternatywy. Na przykład dla mnie alternatywą dla jednorazówek, jeśli zapomnę swojej torby, jest pudełko.
albo na przykład nasze woreczki, które właśnie przed chwilą pokazywała Wam Lidka. Ja jestem też fanką ubrań z drugiej ręki, więc dla mnie ubrania z second handu to jest czymś normalne, ubrania z kapitalnego sklepu też tam przychodzę, więc strefa chilloutu ma pokazać nam, że możemy inaczej, to jest taka rozmowa tworzy się. Ja mam wrażenie, że dzięki temu, że my sobie tutaj rozmawiamy, ktoś tam koduje w swojej głowie, o właściwie to mogłabym to tak wykorzystać. Ze mną kolejni uczestnicy wydarzenia Płock Ekożycie, Magda i Rafał z instytucji, z przedsięwzięcia Czas na Las. Z firmy Czas na Las, firma rodzinna. Kto jest z Wami? To jest Beltor, nasze szczenie. Szczenie? Znaczy będzie większy? Tak, będzie większy. Będzie szerszy, potężniejszy jeszcze. Tak. Kochani, nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Natura potrafi przetrwać wiele, no ale my jako ludzie musimy jej trochę w tym pomóc. Teraz mamy doświadczenie, my mieszkamy w lesie i mamy doświadczenie grzybiarzy. No i właśnie organizujemy wydarzenie zbieranie śmieci w lesie po grzybiarzach, bo jest tego strasznie dużo. Natura jest w stanie nami się zaopiekować, wyżywić, zaspokoić nasze potrzeby, natomiast musimy ją szanować. Uważacie, że ta świadomość ludzi rośnie, czy wręcz przeciwnie? Myślę, że... Możemy być optymistami, czy myślę, bardziej powinniśmy możemy. Się bać? Myślę, że możemy, aczkolwiek edukacja cały czas jest bardzo potrzebna, zwłaszcza to, co tutaj Magda wcześniej powiedziała odnośnie dbania tak naprawdę o tą naturę, bez której nas nie ma. Bo niestety większość, tak jak widzę przynajmniej spacerując po lesie systematycznie, to widzę, że są owszem tacy, którzy dbają, chociażby teraz przykład jesień to grzyby. Są tacy, którzy dbają i nawet zdarzało mi się obserwować, jak też sami zbierają, zostawiają przy drodze na przykład, ale pozbierane w siatki jakieś śmieci. Ale niestety bardzo dużo jest takich, że... Czy jeszcze śmiecą? Naprawdę? Wyrzucają? Niestety. Czy chusteczki jakieś takie mokre, paczki po papierosach, butelki, puszki po piwie, wiaderka. No ostatnio, w zeszłą zimę znaleźliśmy za naszym płotem wanienkę dziecięcą. Już taką chem porosła troszeczkę, także jest bardzo różnie. Natomiast mam świadomość, że duża część społeczeństwa nie szanuje tej przyrody. Nie ma w ogóle świadomości, świadomości potrzeby kontaktu z przyrodą. I bardzo fajnie jest obserwować, jak przyjeżdżają do nas na przykład dzieciaki, które są takie w ogóle, tu telefon, tu szybko coś robić, tu róbmy coś, bo nam się nudzi. I po 2-3 godzinach w lesie i aktywności z nami, one nie chcą wyjeżdżać, nie? I one już patrzą na ogień. Już niekoniecznie chyba telefon. Już niekoniecznie telefon, chociaż na przykład, jeżeli mamy starsze dzieci, jakieś tam gimnazjum i starsze, to staramy się im pokazywać, jak wykorzystać ten telefon w lesie, tak? Że to nie musi być od razu zdjęcie na Face'a i filmik na YouTube'a, ale jest wiele aplikacji, które nam pomaga też w lesie. To są warsztaty ekologiczne, które organizujemy w ramach prowadzonej przez nas edukacji ekologicznej. Generalnie jesteśmy przedsiębiorstwem, które zajmuje się zagospodarowaniem odpadów i to do nas trafiają odpady od mieszkańców i to nie jest nasza główna działalność, natomiast prowadzimy takie zajęcia z dzieciakami, pokazując im wykorzystanie ponowne odpadów, bo dla nas śmieci to są odpady i tak o tym mówimy. Tutaj mamy akurat dzisiaj warsztaty, które polegają na wykonaniu doniczki z butelek PET. Sadzimy zioła, które wyhodowaliśmy u nas w firmie. Przez naszych pracowników one zostały posadzone i dzieciaki sobie tą roślinkę zabierają do domu z taką wykonaną przez siebie doniczką. Mamy też torby, ekoworki, ekotorby, które dzieciaki ozdabiają i zabierają ze sobą do domu. Asiu, ty jesteś taką trochę specjalistką od zabawek, można tak powiedzieć. Co tutaj widzimy, powiedz, czy w ogóle istnieją ekozabawki? Tak, absolutnie tak. Chciałabym, żebyśmy zwracali uwagę na to, co kupujemy dla naszych dzieci. Ekozabawki to przede wszystkim zabawki bezpieczne dla nas i bezpieczne dla środowiska. Ale też ja bardzo bym chciała, żebyśmy po tym wydarzeniu dzisiejszym nie mieli takiego wrażenia, że powinniśmy wrócić do domu i wyrzucić wszystko, co mamy i zamienić to na przykład na surowe drewno, dlatego że też nie o to chodzi. W ekopostawie w przypadku zabawek chodzi głównie o szacunek dla rzeczy i bardzo chcielibyśmy to podkreślić. Czyli tak, jeżeli mamy zabawki w domu, szanujmy je, dobrze traktujmy i
jeżeli już nasze dziecko z nich wyrosło, oddajmy je gdzieś dalej, żeby one zyskały to drugie życie. Natomiast jeżeli już planujemy zakup nowej zabawki, to róbmy to mądrze, wybierajmy rzeczy, które są bezpieczne dla dziecka, czyli nietoksyczne, wybierajmy zabawki trwałe i takie, gdzie mamy też ten zamysł, że ta zabawka będzie żyła dalej, jeżeli nasze dziecko z niej wyrośnie. A są jakieś alternatywy w ogóle dla zabawek? Masz jakieś pomysły? Tak, oczywiście. Możemy zamiast zabawek, możemy oczywiście propagować po prostu zabawę z dziećmi rzeczami, które znajdziemy w domu. Mogą to być piasek, może to być ciastolina, którą robimy sami. Czyli absolutnie nie musimy się tutaj... Garnki, patelnie. Tak, absolutnie tak. To wszystko, wszystkie dary jesieni, czyli kasztany, liście, możemy z tego zrobić dużo fajnych rzeczy. Także absolutnie tutaj się nie ograniczajmy, nasza fantazja nas tutaj tylko ogranicza. Tak, także tutaj w tym zakresie mamy dużo do wyboru. A co byś poleciła z tej wyspy skarbów, którą tu widzimy? Tutaj to, co tutaj przynieśliśmy, to jest część też spółki z wymiany, którą mamy w bawialni, bo chcemy też propagować wymianę zabawek, czyli coś, co nam się znudziło, przynosimy to do bawialni, możemy się zamienić jeden do jednego i my też chcemy, żeby tutaj był też taki aspekt edukacyjny, czyli żeby nasze dzieci wiedziały, że warto się wymieniać z innymi dziećmi, szanujemy jakąś rzecz, ona nam przestaje służyć, możemy ją przynieść na półkę wymiany i wymienić się i dostać coś, a oddać coś naszego. Proszę Państwa, ekologia to nie tylko modny trend, to realne czynności, to segregowanie śmieci, to ograniczanie plastiku, czynności, które wykonywane każdego dnia naprawdę mogą poprawić stan naszej planety. Dziękuję Państwu, że byliście dzisiaj ze mną. Do zobaczenia.